Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to możemy budować nasz hotel dla zwierząt. To Pets Hotel. No co się dzieje, Lara? Już tu przyszli. No już tutaj przyszli, zobacz. Godzina 8, oni już wszyscy dzwonią. Tutaj w ogóle jest typek, który się będzie opiekować zwierzątkiem. O, tam jest zwierzątko. Poczekaj, możemy tutaj ptaszek. Odpowiedzieć. Ptaszek? Nie, to jest rybka. Aha. Witam, chcę zapytać, czy ten... Mam pokój chyba dla rybki. Dziękuję i czekajcie, bo teraz tutaj bardzo dużo osób przyszło. Ja najpierw użyję mojego komputera i będziemy mogli zarejestrować zwierzaczka. Pokaż notatki. Niech pan chwileczkę poczeka, bo musimy zarejestrować nowego zwierzaczka. Jest to Levi, który przyjeżdża do nas na 9 dni. Jest to ryba, dokładnie, więc wybieramy tutaj rybkę. Stwórz i możemy dać mu miejsce 9. Dobra, ukryj notatki. No burza jest. I teraz tak, dzień dobry panie Barney. Użyj, przyjmij zwierzaczka. Oczekujący zwierzak na przyjęcie Barney. A ja go nie wpisałem? No, no tu jest. Przyjmij zwierzaczka, dobra. Odbierz zwierzaka od właściciela i zabierz je do akwarium. Dzień dobry, mogę zabrać zwierzątko? Tak, proszę pana. Dobra, bierzemy zwierzątko. Odbierz zwierzaczka. Patrz, wzięliśmy rybkę i czekajcie, bo ja gdzieś te rybki miałem, tylko nie pamiętam gdzie. To nie było... Zaś telefon dzwoni. Tu non-stop telefon dzwoni, to jest aż niemożliwe. Wydaje? Nie, tu bo... Kto tutaj znowu czeka? Nie mam żadnego pojęcia, kto tu jest. Ale rybki mieliśmy tutaj, zobacz. I musimy go wsadzić do 8. Patrz. Tu, cyk, pyk i patrz, zobacz. Blup. Już jest rybka, fajna rybka. Widziałaś? Interakcja. Co my tutaj możemy zrobić? Nasyp jedzeniem, damy mu jedzonko, ponieważ potrzebujemy karmy dla rybek. I patrz. Cyk, 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 cyk. Wsypujemy jedzonko. I teraz ta rybka powinna sobie pływać i zjadać chyba, widzisz? Fajna rybka. Co tam się dzieje, ty? Fajna burza. Masakra. Oje, teraz patrz, widzisz? Wcina sobie. Pływa sobie. I je jedzonko. Co my tutaj możemy też zrobić? Wyjmij rybę z akwarium, albo możemy się też bawić ze zwierzakiem. Jakim cudem? Pomóż rybce omijać bąbelki, a rybka będzie zadowolona. Zamknij. Naciśnij spację, aby rozpocząć. Spróbuj, Lara, tutaj zagrać, ale wydaje mi się... Czekaj, nie mam żadnego pojęcia, jak się w to gra. Spacja. Czekaj, baw się ze zwierzaczkiem i teraz tak, naciśnij spację, aby rozpocząć i mamy tak, tylko i wyłącznie prawo-lewo, widzisz, naciskasz i omijasz te bąbelki, tak, widzisz? Dawaj, Lara, spróbuj teraz ty, patrz, naciśnij, dobra, i czekaj, 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 moment, bo bąbelki lecą w prawo, albo raczej po prawej stronie, cały czas lecą po prawej stronie i teraz naciska! Musimy ją ominąć, dawaj, jeszcze raz, baw się ze zwierzakiem i dawaj, omijaj. I w taki sposób bawimy się z rybką. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwa zabawa z rybką, ale wydaje mi się, że to nie jest prawdziwa zabawa z rybką, bo ja miałem dwie welonki i ja się z nimi tak nie bawiłem. One po prostu były przy szkle, przy tym, i one tak się na mnie patrzały i ja mogłem tam rękę wsadzić i one mnie później tam gryzły i lizały, smokały. Idziemy przyjąć kolejnego zwierzaczka, bo gościu... Ja myślałem, że to jest jakiś kot. Bo gościu generalnie już tam chyba czeka na nas 15 minut, ale ja wiem, że tutaj też ktoś jeszcze przyszedł. Dzień dobry! Co by pan tutaj chciał? Opiekun zwierząt? Odrzuć. Do widzenia. Nie potrzebujemy pana. A bo my jeszcze tutaj króliczka dostaniemy i kota. Kto tutaj przyszedł? Oczekujący zwierzę Aero. Mamy tutaj Aero. Przyjmij zwierzaczka. To jest kotek. No to jest kotek. Patrz, bierzemy kota, odbierz zwierzaczka. I wydaje mi się, że miejsce dla niego było gdzieś tu. Patrz, gościu tutaj wchodzi. Możemy wypuścić z nosidełka i patrz. Puff. Jest i kotek. Dzień dobry. Pogłasz. Możemy go też pogłaskać. Ale on jest bardzo jakiś taki powolny. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Patrz, dobra. Schylamy się do niego i spróbuj go teraz pogłaskać. Widzisz? Fajny kotek, nie? On w ogóle też chce, żebyśmy mu chyba łapkę dali. Żeby on się z nami tak pobawił. Dawaj, głaszcz go. O, jest happy. Dawaj, głaszcz go, bo on musi mieć to całkowicie na zielono. O, już jest na maksa na zielono. Widzisz? Fajny kotek, nie? Wiesz, jak kotek robi? On tak robi. W tej grze akurat tak nie robi, nie wiem też w sumie dlaczego. Jeden nasz pracownik stoi przy wodzie, nalał mu wodę, a drugi stoi przy jedzeniu i już mu nasypał jedzenie, więc nie musimy mu nic tutaj dawać. Dobra, dawaj, bo już mu się chce pić. Musimy anulować to, już zabawę z nim. I on sobie teraz tutaj podchodzi, widzisz, patrz, dostał łososia, pije. I tutaj może sobie później podejść i sobie coś zjeść. Dobra, czy oni tutaj sprzątają? Bo tutaj w ogóle też jest taki piesek, ten się nim tutaj zajmuje. Tutaj mam i Ksenę, która chce wyjść na dwór, bardzo jej się chce kupę. Czemu nikt się nie zajmuje tymi psami? Halo? Chodź no tutaj szybko. Gdzie on jest? Halo? No chodź tutaj, Ksena, no dawaj, no przecież siku idziesz i kupę. Dawaj, odepniemy smycz i teraz musimy wziąć jeszcze tego. On też
Oni się w ogóle nie zajmują tymi psami, nie? On tutaj po prostu stoi i się patrzy na burzę. Dawaj, Priscilla! Chodź! Dawaj, naciś! Ona się zbugowała tam trochę. O, już zrobił siusiu, widzisz? Dawaj, odepnij smycz, no i co? Teraz nagle przyszedł zbierać kupy, no fajny gościu. A z psami nie wyjdzie, nie? Patrz, tutaj w ogóle jeszcze dwa króliczki czekają. Mamy kacpra, więc przyjmujemy tego zwierzaczka i bierzemy go. Dawaj, odbierz zwierzaczka. Gdzie byśmy tutaj mieli króliczki? Tutaj były pieski, kotki. A tutaj, z tego co pamiętam, były króliczki. Zobacz, widzisz? Tutaj, kacperka. Przedmiot jest używany przez kogoś innego. Jak to? To... Co? No jak? Przedmiot jest używany przez kogoś innego. No czekaj, no teraz go możemy wypuścić. Zobacz, jaki fajny króliczek. Patrz. Pogłaszcz. Zobacz, jaki fajny. Chcesz pogłaskać? To dawaj, głaszcz go. Patrz, jaki fajny, jak uszy kuli. Widziałaś? Fajne są króliczki. Krazor ma króliczka i on sobie tak biega cały czas i tak... Tak robi cały czas. Patrz. Jak, wydaje mi się, że jak im się podoba, to one tak chyba uszy kulą. Chociaż nie, bo jak tutaj po główce go głaszczysz, to wtedy tak się uszy kulą, widzisz? Dobra, on już tutaj dostał picie. Nie mamy jedzonka, musimy chyba jeszcze zakupić, z tego co mi się wydaje. Karma dla kota, dla rybek, dla królików. Dobra, kupimy teraz to i możemy mu tutaj nasypać. Zobacz, nasyp jedzenie. Fajne jest to, że dla królików jest jedna karma tak jakby. Bo dla kotów i dla psów musimy wybierać. Czy łosoś, czy coś tam, coś tam, coś tam. A czemu on ma łapkę w górę? Nie podoba mu się tu. No ma taką pomarańczową łapkę w górę, widziałaś go? Dobra, no i co? Mamy jeszcze jednego króliczka, która się nazywa Sedi. To jest chyba ona, z tego co mi się wydaje. Też mam łapkę w górę. Też ma łapkę w górę. Dobra, przyjmujemy tego zwierzaczka. No właśnie, bo jemu się tutaj nie podoba, bo on już jest bardzo głodny. Dobra, bierzemy tego zwierzaczka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I teraz tak, odkładamy tego zwierzaczka tutaj. Musimy mu nalać wody, zobacz. Uzupełnij wodę. On jest bardzo głodny już, widzisz? On ma na czerwono jedzenie, on musi sobie coś pojeść. Poszedł do tego jedzonka. Pogłaskaliśmy go. Czekaj, na razie on się tutaj... Dobra, poczekamy, aż on sobie tutaj coś zje. Bo zobacz, na razie nalaliśmy mu wodę, on już tutaj pije. Nasypaliśmy mu jedzonko i widzisz? On ma czerwoną łapkę w górę. To znaczy, że mu się bardzo nie podoba. Czerwona łapka w górę to tak jakby była łapka w dół. Mu się tutaj w ogóle nie podoba. I patrz, teraz podchodzi sobie do jedzonka i będzie jadł, widzisz? Bo ma na czerwono i dopiero jak będzie miał na zielono, to będzie oznaczało, że już sobie pojadł i wtedy go jeszcze musimy pogłaskać, widzisz? Bo ta łapka ta tutaj z taką tą... No już jest pomarańczowa, już jest żółte, za chwileczkę będzie zielone i za chwileczkę będziemy go musieli pogłaskać i miejmy nadzieję, że za chwileczkę łapka się też zamieni na zielono, bo on tutaj jakiś taki strasznie marudny jest. Dobra, mamy już zielone, więc możemy się teraz nasypić, a w ogóle nie możemy się z nim pobawić. Pogłaszcz, dawaj, pogłaszczemy teraz tego króliczka, dawaj, głaskaj go. Bo jemu też się tutaj musi mega podobać. Zobacz, jakie serduszka lecą, widzisz? Tutaj kuli uszy, bardzo mu się podoba. No i łapka się już pomału robi pomarańczowa, znaczy ta od głaskania, widzisz? Ciła się ręka. Dobra, dawaj, głaszcz. Głaskaj, głaskaj, głaskaj. I już prawie mamy tutaj łapkę zieloną. Zobacz. Boga. Ej, znowu ktoś dzwoni, nie? Znowu będziemy musieli tutaj przyjąć jakiegoś innego zwierzaczka. Ja już nawet nie wiem, gdzie my mamy... Ja już nawet nie wiem, gdzie my tutaj mamy ten, miejsce. Ale ten kacprowi już się tutaj pomalutku zaczyna podobać, nie? W ogóle zapomnieliśmy o Barney. Nasyp jedzenie jest wszystko git. Baw się z... Poczekaj, pogłaszczemy też tego żółwia. Trzymaj, pogłaszczemy żółwia. Gdzie on jest? A idzie tutaj, bo musi tutaj przyjść, żeby go tutaj pogłaskać, widzisz? Dobra, głaszczemy go. Idzie do nas. No idzie do nas, żółwie są fajne. Chciałabyś żółwia? Tak, ja bym też chciał żółwia. Wiesz, jak żółwie długo żyją? No. To jest niemożliwe. Jakbyśmy teraz kupili żółwia, to on cię potrafi przeżyć. Mnie na pewno przeżyje, a ciebie to nie wiadomo. Ale żółwie żyją bardzo długo. Zależy też w sumie jakie, bo są takie, które żyją 10 lat, może mniej. Ale w każdym razie taki żółwik fajny, nie? No. Może sobie kupimy żółwia, co? Powiemy mamie, że chcemy żółwia? Nie, królika. Królika chcesz? Tak. Ale królik... Nie wiem, czy chcesz królika? Dajcie znać, jakie macie zwierzątka w domu. My mamy dwa pieski. Jak sami słyszycie, Lara już sobie tutaj bardzo by chciała mieć króliczka. Ja też bym w sumie chciała mieć królika, bo króliki są fajne. Dobra, temu się już tutaj wszystko podoba, nie musimy się z nim bawić. Ale wydaje mi się, że ktoś tu jest. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tu na razie jest spokój. No i co z tymi psami, powiedz tymi? Czy oni się nimi zajmują? Uff, no ja, oczywiście, że nie. Oczywiście, że się nie zajmują. Gościu tylko tutaj zakopuje. Temu się już nie podoba, zobacz. Musimy go umyć i jemu się chce bardzo pić. Temu
tego też trzeba umyć, więc weźmiemy go na smycz. Wchodzimy tutaj. Chodź tutaj, Priscilla. Chodź, chodź, chodź. Trzeba cię umyć, bo ty naprawdę jesteś cała ta czerwono. Dawaj. Wsadzamy ją tu. Zwykły szampon dla piesków. Chcesz umyć pieska? Tak. To dawaj, myj pieska. I teraz tak, musisz nacisnąć tu na tą słuchawkę i musisz umyć pieska. Dawaj, widzisz? Tu myjesz, myju, myju, myju. Tu głowę, teraz tutaj, żeby ten pasek tu na dole, co jest, żeby on był na maksa. Dawaj, teraz gdzieś tutaj na środku jeszcze chyba musisz tego pieska umyć. Pomalutku musisz jechać, patrz, tak musisz jechać. I tu, widzisz? Tu. Dobra, i już umyty. I teraz klikasz tutaj, żeby go wysuszyć. Nie, jeszcze szampon! Czekaj, szampon trzeba dodać, bo myśmy wczoraj myli, znaczy pod ostatnim odcinkiem, myśmy myli te psy bez szamponu w ogóle. Dobra, dawaj tu. Tu umyjemy pieska, trzeba to gdzieś tu jeszcze rozprowadzić i gdzieś tutaj pomalutku jedziemy. Patrz, ile tego szamponu tu jest. Tu, jeszcze na tyłeczek, widzisz? Na ogon. I teraz bierzesz gąbkę i musimy teraz ładnie pieska wyszorować. Dawaj, szoruj go. Ładnie szorujesz pieska, żeby był czyściutki. No dawaj, myjesz tak jak nasze pieski. Okej, okay. I teraz znowu go musimy spłukać, bo jest spiany. Dawaj, i jedziesz go, dobra. I pomalutku, tutaj troszeczkę. I jedziesz dalej, tam chyba na głowę jeszcze musisz go spłukać. I jeszcze chyba na ogonie musisz go spłukać. Dobra, i mamy full. I teraz możemy go tutaj wysuszyć, widzisz? Myśmy pod ostatnim odcinkiem źle myli te psy. A teraz jest... Chyba, że się wtedy coś zbugowało? No w sumie nie wiem. Dobra, tutaj ładnie. Okej, okay, i już umyliśmy, nawet dostaliśmy osiągnięcie, pierwsza kąpiel. Poczekaj no, bo temu pieskowi coś się nie podoba. Ja widzę, że on ma tutaj łapkę w dół. On by sobie teraz chciał coś zjeść i się napić, ale zanim to zrobimy, to jeszcze go tutaj pogłaszczemy. Dawaj, pogłaskaj tego pieska, bo on tutaj musi być happy. Dopiero wtedy jak będzie happy, to zaniesiemy tego pieska do niego do pokoju. I wtedy on sobie poje, popije i będzie spoko. Bo jeżeli on będzie miał czerwoną łapkę w dół, to wtedy powie swojemu właścicielowi, że coś jest po prostu nie tak z naszym hotelem i powie, że wiecie co, jednak nie chcemy tutaj prowadzić następnym razem naszego pieska. Dobra, już. I teraz musimy go wziąć na smycz. W ogóle pod ostatnim odcinkiem to tak jakby nie działały te emotki tutaj. One tak jakby się zbugowały. Ale dobra, chodź Priscilla, chodź tutaj. Dobra, odpinamy teraz tutaj smycz. Wodę ma, jedzonko ma, teraz sobie poje. No i ten tutaj, patrz go. Jaki on jest niezadowolony. Weźmiemy go na smycz, jego też tutaj musimy umyć. No i mu się bardzo chce pić, no mam nadzieję, że nie zdechnie z tego powodu. Ale najpierw go musimy też umyć, dawaj, umyj pieska, zwykły szampon dla piesków. I teraz myjesz tutaj Ksenę, ona się chyba Ksena nazywała, nie? Ten piesek. Dobra, dawaj tę słuchawkę. No i jedziesz tutaj, myju, myju, teraz takiego malutkiego pieska myjesz. Ale one fajnie w ogóle w tej wannie siedzą, nie? Nasze pieski to uciekają po prostu z tej wanny. Dawaj teraz szampon, Priscilla szczeka, coś chyba chce. Musisz pomału tak ruszyć. Czekaj, tu gdzieś na karku potrzebujemy jeszcze szampona i szampon i tu. Bierzesz teraz gąbkę i szorujesz. Dawaj, jedziesz go. Widzisz, jaki on jest czarny? Cały brudny. Dawaj, myjesz go. Tu jeszcze na ogonie, tu łapki ma brudne. I jeszcze tutaj. Dobra, jest. Teraz go trzeba spłukać. On będzie miał teraz dla nas taką mega łapkę w dół chyba, mi się wydaje. Bo on się chyba nie lubi kąpać. Dawaj, jeszcze gdzieś na grzbiecie chyba. Dobra. I teraz go trzeba wysuszyć. Patrz, już prawie suchutki jest. Widziałaś go? Dobra, i już wszystko. Znowu mu się chce kupę i siku, ale najpierw weźmiemy go na smycz i niech on sobie tam po prostu poje. I się nie napije. Czy on tutaj wszystko ma? Ma wszystko. Dobra, chodź tutaj. Ksena, odepnij smycz. Dobra, niech on sobie teraz tutaj poje i popije. Zobaczymy, co tam u Priscilli. Ona dalej ma łapkę w dół. No teraz sobie odpoczywa. Dobra, dostała jedzonko. A ten kot co? A ten kot jest smutny. My się możemy też pod brudką. Par, widziałeś jak się układał? Jak Luna. Podrap pod brudką. Czekaj, zobaczymy, co tutaj możemy też zrobić, ale wydaje mi się, że możemy drapać pod brudką, bo tak koty lubią? No nie wiem, zobaczymy. Schylamy się do niego. O, i teraz. Słyszysz? On tak. Chyba, co, już skończyłaś? Czemu tak szybko? Dobra, dawaj jeszcze raz, głaszczysz go. A to nie trzeba chyba nic robić, po prostu go tam głaszczemy. Ale patrz, jaki ten kot jest zadowolony. Pracownik skończył zmianę i zjawi się w pracy dnia następnego. $200. Dobra, pracownicy poszli do domu. Od 8 do 16 pracowali. Nie wiem, dlaczego tak krótko, ale niech będzie. O, poszedł. Pa, łapkę w duma. Nie podoba mu się tu praca. Dobra, Ksena w porządku. Priscilla w porządku. Też mam łapkę czerwoną. Mi się tu w ogóle nie podoba. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. My się może musimy z nim pobawić. Podrap po brzuszku. Albo podaj łapę, patrz, podaj łapę. Schylamy się do niego i on ci, widzisz, patrz, łapkę podaje, patrz, tak. Fajny piesek, nie? Może dostaniemy już łapkę zieloną od niego. No przecież tak się nimi opiekujemy. Ci nasi pracownicy nic nie robią.
A może tutaj podrap po brzuszku? Dawaj, podrapiasz go po brzuszku teraz. Pa, pa, jak się położył, widziałaś go? Dawaj, głaszcz go. Tak, żebyśmy mieli zieloną łapkę. Po brzuszku! Nie po pysku, po brzuszku. Co ty mu tam robisz, ty? Zbugowała się ręka, ale widzę, że mu się to zaczyna podobać, bo już pomału się zaczyna robić łapka pomarańczowa, a nie czerwona w dół. Dawaj po brzuszku go. Dobra, już, bo za chwilę mu się znowu będzie chciał kupę. Zobacz, bo jak ty go głaszczesz, to kupa idzie w dół. Nie wiadomo dlaczego. Idziemy szybko odebrać telefon, może dostaniemy jakiegoś nowego zwierzaczka jutro. O nie, już koniec? Zadzwoń do weterynarza, zadzwoń do groomera, zadzwoń do masażysty. Wyłącz telefon, wybierz dzwonek. Patrz, możemy wybrać dzwonek. Taki albo taki. Tego w ogóle nie słychać. A ten jest taki denerwujący, ten jest chyba najlepszy. Dobra, Ksena spoko. Priscilla spoko. Kotek spoko śpi. Wiesz, że koty nie mają poczucia czasu? Oznacza to, że jak na przykład byśmy mieli kota i wyjedziemy na wakacje, to on tak jakby nie wie, że my nas długo nie było. Na przykład my możemy wyjechać na miesiąc, a kot nie ma poczucia czasu i on pomyśli tak jakby, że to było, że na jeden dzień wyjechaliśmy. Jak pojedziemy na jeden dzień, to on powie spoko, a jak pojedziemy na dwa tygodnie, to też powie spoko. Taki jest kotek. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze rybkę. Ja zapomniałem o tej rybce. Ona jest w ogóle niezadowolona. Musimy się z nią chyba pobawić, co? A w ogóle tutaj też mamy ulepsz. Co to znaczy ulepsz? Dzięki ulepszeniu wyposażenie będzie lepszej jakości, a zwierzak będzie bardziej zadowolony z pobytu. Jego potrzeby będą rosnąć wolniej. Tak. Wow! Ale żeśmy zupgrade'owali, co? Fajne ma tutaj miejsce, widziałaś? Jemu się tutaj teraz będzie mega podobało. Zobacz, on ma też zieloną łapkę w górę. Ej, on nie ma jedzenia, nasyp jedzenia, on jest głodny. Karma, karma dla żółwi. Chcesz się z żółwiem pobawić? Nie. Nie chcesz? Nie. Czemu nie? Z królikami się chcesz, ale ja tylko się głaszczę. Dawaj, pogłaszcz go. Fajne głaskanie, nie? Serio, chcesz królika? Tak. To powiedz to mamie, powiesz jej to? No. A wiesz co mama powie, nie? Tak. Nie chcę królika! Tak powie. Dobra, teraz do drugiego idziemy. On tu, a możemy w ogóle umyć te? Czekaj, podnieś zwierzaczka. Ja jestem ciekaw, czy my możemy te króliczki umyć. Jego nie trzeba tutaj co prawda myć, ale patrz, wyjdziemy stąd. Weźmiemy go tu, no i co, możemy go umyć? Połóż na ziemi? Nie udało się wejść w interakcję. Nie da się go chyba umyć, a możemy mu... Paznokcie zrobić? Też nie możemy zrobić. A jakbyśmy go na dwór wypuścili, to co się stanie? Połóż na ziemi. I co teraz? On tam siedzi, patrz, on chce wyjść. Widziałaś go? Ona się w ogóle Sadi nazywa. Fajne zwierzątko, co? O, musimy go pogłaskać też. Dawaj, głaskaj go. Fajny króliczek, nie? Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Pets Hotel, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Do siego roku! Lara, idziemy puszczać fajerwerki? To dawaj, lecimy, bo jest nowy rok. Do siego roku! Na razie, dzięki, cześć! Juuu.